Gadzi mózg, nie interesuje twoje czekanie. Witam. Dzisiaj powiem ci, że tak naprawdę gadzi mózg ma ciebie totalnie gdzieś. Naprawdę. On ma gdzieś tam proste mechanizmy wklepane i po prostu, czy ci się to podoba, czy nie, tak już musi być. I teraz zobacz. Przykładowo, sam sobie stwarzasz tak naprawdę problemy. Poznajesz dziewczynę. No i okej, jest wszystko super. Jesteś jej pierwszym. No i teraz zobacz. Uprawiasz z nią seks. Okej, jest super fajnie. No ale boisz się gdzieś tam ją zalać, bo od razu gdzieś tam z tyłu głowy masz, że dzisiaj, żeby mieć dziecko, to trzeba się przygotować, trzeba gdzieś tam pozycję, trzeba dom, trzeba pieniędzy, stały dochód i tak dalej, i tak dalej. No i zobacz. Okej, dziewczyna powie, no tak, masz rację, popieram. No i ty sobie myślisz, dobra, no to fajnie, to ja sobie teraz będę tutaj ustawiał karierę. No, a dziecko, no, może kiedyś gdzieś tam ją zaleje. Tymczasem gadzi mózg, pokazuje ci faksa i mówi, słuchaj stary, ja nie będę czekał, ja nie mam czasu na twoje czekanie, ja mam zadanie. No i przykładowo ta dziewczyna zostawia ciebie, albo mówi, że to, nie czuję tego i tak dalej. I ona leci do drugiego. No i gdzieś tam uprawia seks z drugim. No i ta sama historia, nawet nie wchodziła z nim w związek ani nic, no nie? Tylko przykładowo widzi, że nic z tego nie będzie, jest tylko sam seks, ok, obietnice, czekanie i leci dalej. I następny, i leci dalej. I przychodzi sobie taki mały Stasiu, który tak naprawdę ma wszystko gdzieś. Od razu dostaje piąteczkę od gadziego mózgu, że ty jesteś spoko, no nie? Ty jesteś spoko, ty myślisz jak facet, ty masz wszystko gdzieś. Sprawdzimy cię, no nie? No i przykładowo ten Stasiu poznaje tą laskę. Od razu gdzieś tam zaczął z nią kopulować, uprawiać seks. No i nie cykał się, od razu ją zalał, bo mu się podoba. Bo wie, że musi ją zalać jak najszybciej. Wtedy inni goście nie będą gdzieś tam za tą dziewczyną latali. No i ona gdzieś tam sama nie będzie latała, bo będzie zajęta raz, że tym gościem, dwa, że wychowaniem no, dziecka, no nie? I bum. I gadzi mózg mówi, spoko, szacun. W tym momencie ta dziewczyna jest twoja, dziękuję ci, ale nie rozleniwiaj się, no bo jedno dziecko, okej, okay, dam ci przerwę tam, no ale później musisz pamiętać już o drugim dziecku, no nie? Bo będzie to samo, co z innymi gośćmi. I bum. I teraz zobacz. Jeśli ty przykładowo spotykasz się z dziewczyną i denerwuje cię to, że ona flirtuje z innymi gośćmi, denerwuje ci to, że ona przykładowo gdzieś tam ma plan B, C i D, no nie? Denerwuje cię to, że chodzi z koleżankami gdzieś tam na kluby. Denerwuje cię to, że przykładowo jest taka niepewna w tej relacji. No po prostu nie jesteś jej w 100% pewny. No niby jest wszystko ok, ale jest zawsze to ale. No właśnie, bo zobacz, kobieta tak naprawdę w sprawach miłosnych, w sprawach naturalnych, w sprawach instynktownych, tak naprawdę nie kieruje się logiką. Ona w ogóle nie ma tutaj nic do gadania. I kobieta lata za facetami, szuka faceta, dopóki ktoś jej nie zaleje. Rozumiesz? Dopóki ktoś jej nie zaleje. I okej, okay, może być tak, że dziewczyna gdzieś tam się z tobą spotyka, jesteś jej pierwszym, wszystko jest okej, okej. Ale zobacz, ona też nie będzie w nieskończoność, nie będzie czekała, rozumiesz? Ona może powiedzieć, dobra, zrobimy gdzieś tam studia i po studiach dziecko i tak dalej, no nie? No tylko, że okej, ona ci może powiedzieć, okej, ale dalej gdzieś tam będzie z innymi gośćmi,
jakiś tam kontakt nawiązywała? W razie gdyby, rozumiesz? W razie gdyby. I wystarczy, że mówię, pojawi się taki Stasiu, konkretny, zdecydowany, i tak naprawdę jej tamten gościu nie będzie miał znaczenia. Rozumiesz? Nie będzie miał znaczenia. Dlatego widzisz, sam sobie szkodzisz. No bo okej, okay, jeśli nie chcesz być z dziewczyną, to okej, okay, możesz sobie uprawiać z nią seks bez z zabezpieczeniami. Możesz przykładowo nawet tak ile chcesz, no nie? Ale pamiętaj, że ona, jeśli zobaczy, że nic z tej relacji nie wynika, no bo co wynika? Nic nie wynika. Po prostu spotykacie się, być może razem mieszkacie, ona ma z tego profity, bo mieszka w twoim mieszkaniu, nie musi za nic płacić i tak dalej, ale z tej relacji tak naprawdę nic nie wynika, bo kobieta, wchodząc w jakiekolwiek bliższe kontakty z facetem, tak naprawdę podświadomie chce być zapłodniona. I uwierz mi, że żadna dziewczyna nie prześpi się z gościem, który ma po pierwsze słabe geny, po drugie nie byłby w stanie zapewnić jej bytu, bezpieczeństwa. Rozumiesz? Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Więc jeśli przykładowo dziewczyna z tobą uprawia seks, to uwierz mi, jesteś potencjalnie gościem, który ma dobre geny i który tak naprawdę zapewni jej byt, no nie? I tobie się może wydawać, że ty sobie nie dasz rady i tak dalej, ale uwierz mi, że gadzi mózg odczytał ciebie dobrze. Tylko że przykładowo wszystko jest dobrze, no nie, ale później pokazałeś, że jesteś takim beciakiem, który chce uprawiać seks z dziewczyną, chce pławić się w przyjemnościach, luksusie, no nie, i tak dalej, tu se konsolę kupię, tu będę grał seksik, kiedy będę chciał i tak dalej, ale nic ponadto, nic ponadto. Czyli dziewczynę traktujemy jak taki przedmiot, no nie, że dziewczyna jest do seksu. Dziewczyna jest do seksu, a tak to okej, okay, niech se ze mną mieszka, spoko, o, na, fajnie, nawet gdzieś tam dom posprząta, spoko, ale relacja tak naprawdę nic nie wnosi między wami, rozumiesz? Nic nie wnosi między wami. I taka dziewczyna tak naprawdę, zobacz, pospotyka się z tobą, bo daje ci szansę, bo dziewczyny dają szansę, rozumiesz? Naprawdę dziewczyny dają szansę tym facetom. Ona z tobą jest, bo po prostu no daje ci szansę, ale to nie oznacza, że ona z nikim innym gdzieś tam no nie utrzymuje jakichś kontaktów, nie, przykładowo nie wabi do siebie facetów. No bo przykładowo zobacz, no samo to, że dziewczyna wychodzi z domu, maluje się i tak dalej, to już po co? Po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, rozumiesz? Zobacz, że kobieta będzie inaczej gdzieś tam chodziła, gdy będzie przykładowo z dzieckiem, no nie? Już makijaż będzie dla niej drugorzędny, będzie się liczyło dla niej, żeby gdzieś tam dziecku zrobić jedzenie, dać mu jeść i tak dalej, no nie? Upilnować się, a jakieś tam makijaże to już druga rzędna gdzieś tam rzecz, no nie? No i zobacz, jeśli ty przykładowo spotykasz się z dziewczyną i no okej, okay, uprawiasz z nią seks, tworzycie według ciebie idealną relację, a dziecko kiedyś tam, jak będziemy gotowi, no to zobaczysz, że pojawia się masa problemów. Rozumiesz? Pojawiają się problemy. No bo widzisz, gadzi mózg tutaj rządzi, o, go nie interesuje twoje plany, go nie interesuje, słuchaj, tak naprawdę nic poza reprodukcją, poza znalezieniem silnego, zdrowego samca, rozumiesz? I to wszystko i on zawsze przejmuje nad kobietą kontrolę, tak naprawdę kobieta też nie ma nic do gadania, ona jedynie ma do powiedzenia coś jak gadzi mózg jest uśpiony, no nie? Ale wystarczy jeden bodziec i bum, no nie? Przejmuje nad nią kontrolę. I teraz zobacz, spotykałeś się z dziewczyną 3 lata i nagle ona zostawia cię, poszła do innego i spotykała się z innym, zostawiła, poszła do innego. Jaki mają wspólny mianownik ci wszyscy goście? Ano taki, że każdy bał się ją zalać, no nie? Naprawdę. I powiem ci tak, jeśli planujesz z dziewczyną stałą relację, to słuchaj, pierwszy seks od razu zalewasz, no nie? No chyba, że jest słaba, możesz ją przetestować, ale mówię, dużo czasu nie będziesz miał, no bo, jakby to powiedzieć, dziewczyna jest nastawiona na reprodukcję. Jeśli przykładowo chcesz dziewczynę na taki, wiesz, no tylko się z nią pospotyka na seks i tak dalej, to jasne, jesteś na dobrej drodze, jesteś na bardzo dobrej drodze, jesteś na
najlepszej drodze, no nie? Naprawdę, ja tak robię, no nie? Ja na przykład wiem, że nic nie muszę robić, no nie wystarczy, że nie będę laski zalewał i on, jakby to powiedzieć, no reszta zrobi się sama, no nie? To normalne. Nie miej pretensji do kobiety o to, że ma masę kumpli, że gdzieś tam idzie z koleżankami. Nie miej pretensji o to, że dziewczyna cały czas gdzieś tam jest na topie i tak dalej, że wychodząc z tobą super się ubiera i tak dalej, no nie? To jest po to, żeby przyciągnąć lepszego samca, no bo ty przykładowo, no, masz problemy, rozumiesz? I okej, ty możesz mówić, nie, ja tutaj niedługo ją zaleję, tu tego, naprawdę, tylko dajcie mi wybudować ten dom i tak dalej. I ty sobie tak mówisz, nie, gadziego mózgu to nie interesuje, on ma cię totalnie gdzieś. Jeśli trafi się okazja, rozumiesz, trafi się lepszy samiec od ciebie, to 5 sekund i już możesz pakować walizki, rozumiesz? Naprawdę. Dlatego ono mówię. Jeśli chcesz kobietę na stałą relację, taką prawdziwą, porządną, to mówię. Musisz zalewać. Naprawdę śmieszne, ale prawdziwe. I teraz zobacz, dlaczego, patrz, dlaczego kobiety tak dzisiaj świrują? Dlaczego kobiety tak dzisiaj przykładowo mają takie coraz większe przebiegi? Dlaczego kobiety też nie chcą za bardzo się spotykać z tymi facetami? No nie, z jednej strony kobiety mają coraz większe przebiegi, z drugiej strony kobiecie jest coraz trudniej znaleźć fajnego faceta. Dlaczego? No właśnie, bo wszyscy uprawiają seks i ten seks do niczego nie prowadzi. 5 minut przyjemności i bum. I następny, i bum. Przez to kobieta dostaje depresji, kobiety po prostu wariują, nie wiedzą, co się dzieje, no nie. Samo to, że przykładowo nawet jak ktoś ją zalewa, to ona już biegnie po tabletkę, nie wie nawet dlaczego, bo tak po prostu gdzieś tam mama jej kazała i tak dalej. No i taka kobieta wariuje i wariuje, no nie. A teraz zobaczcie relacje, w których pojawiło się gdzieś tam od razu dziecko i tak dalej, zobaczcie. Trwają, no nie? Trwają. Jeśli kobieta widzi, że facet dba o tą rodzinę, dla niego gdzieś tam te dzieci są najważniejsze, to kobieta nigdy takiego gościa nie zostawi, no nie? I następne dziecko pójdzie, no nie? Zobaczysz, że ta kobieta, wow, zobaczysz, to pokaże ci prawdziwą kobiecość, no nie? Wtedy zobaczysz, czym jest prawdziwa miłość, no nie? Kobieta zrobi dla ciebie wszystko, no nie? Naprawdę. A teraz zobacz, zalałeś panienkę, okej, wszystko było na początku super, a później zacząłeś pić i tak dalej. Nie chcesz kolejnego dziecka, ani nic i tak dalej. Zacząłeś mieć problemy sam z sobą i tak dalej. No to widzisz. Po co kobiecie kolejne dziecko? Po co kobiecie facet, który ma problemy z samym sobą, no nie? No i zazwyczaj taka kobieta też ucieka, chce drugiego, który ją właśnie zaleje, bo ty jesteś już wrakiem. Widzisz, kobieta zostawia też faceta, który potencjalnie już ma słabe geny. Ty masz mieć przez całe życie topowe geny, rozumiesz? Dopóki kobieta nie dostanie menopauzy. Bo ona z tyłu, gadzi mózg mówi, ty masz cały czas ją zapylać, rozumiesz? Ty masz cały czas ją zapładniać. Jeśli przykładowo, okej, zrobiłeś jedno, drugie dziecko, ale zacząłeś pić, twoje geny po prostu stały się tak słabe, że ona nawet nie chce z tobą uprawiać w ogóle seksu, to dziewczyna zaraz, kobieta, matka, odejdzie od ciebie. Wiesz dlaczego? Bo jeszcze jest reproduktywna, czyli jeszcze chce mieć kogoś, kto ją jest w stanie zalać. Rozumiesz? I dopóki nie przyjdzie jej menopauza, to tak będzie właśnie myślała. Tak działa gadzi mózg, rozumiesz? Tak to działa. Dlatego no mówię. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty jesteś gotowy na związek z dziewczyną, czy ty przykładowo no chcesz bawić się, no nie? No bo jeśli bawić się, to olej to, no nie? Jesteś na dobrej drodze. Ale jeśli chcesz dziewczynę na stały związek i tak dalej, no to musisz zapylać. I teraz kolejna rzecz. Tu jest kolejny haczyk.
To nie będzie tak, że a dobra, to ja się wyszaleję i później jakąś laskę zaleję. Jakie rymy lecą. Ostatnio poznałem laskę, która rymowała, dlatego muszę to powiedzieć, trochę mi te rymy, no bo tak jak kiedyś mówiłem, od każdej dziewczyny gdzieś tam cząstkę się zabiera, no nie? Więc po kilku gdzieś tam kilkunastu, nie, kilkudziesięciu razach to trochę mi te rymy wjechały, no nie, bo ona tam rymowała i tak dalej, nagrywała, więc nieświadomie mówię. Ale do rzeczy, wracamy. Jeśli ty przykładowo nawet później, a dobra, to ja sobie tutaj wyszaleję się, a później jakąś zaleję. No nie, no bo jeśli trafisz na dziewczynę z ogromnym przebiegiem i tak dalej, no to ona już będzie miała tak porysowaną banię, że zazwyczaj no będzie myślała o gościu, tym pierwszym, no nie, i wszystko będzie ok, ale jeśli przykładowo tamten się odezwie, to ona zostawi ciebie i pójdzie do niego, no nie, naprawdę, więc to też jest ryzyko, no nie, nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo, no nie, dlatego no mówię, masz ograniczony czas. Może być tak, że dziewczyna spotykała się z jednym, on ją gdzieś tam nie zapylił, ale nic, no i ty poznasz ją, zapylisz ją i wszystko będzie dobrze. Ona o nim zapomni, całą gdzieś tam swoją energię przerzuci na to dziecko, no nie, choć tobie tej miłości już nie da, tak jak temu pierwszemu, no nie. No właśnie, bo i tu jest właśnie ten taki mały haczyk, no nie, że wszystko będzie dobrze, gdy poznasz dziewicę, no nie. Bo z tamtymi później, no to już może być tak, że będą tak porysowane, wiesz o co chodzi, no bo posuwało ją już tyle gości, że ona nie będzie zdolna, rozumiesz, do reprodukcji. Naprawdę. A nawet jeśli zrobi to z tobą, to może mieć gdzieś tam dalej zapędy, wiesz o co chodzi, lecieć dalej, no nie? No właśnie, bo takie dziewczyny, no widzisz, no każdy gdzieś tam stosunek kobiety utrwala się w jej głowie, no nie? Im więcej kobieta ma stosunków z wieloma partnerami, tym jakby to powiedzieć, jej psychika jest bardziej, no taka zniszczona, no nie? Dlatego widzisz, dziewczyna, zobacz, raz została porzucona. Czasem ciężko jej wrócić, później drugi raz. Ciężko jej wrócić. Trzeci raz to już w ogóle wrak człowieka, takie dziewczyny zazwyczaj, dragi, alko i tak dalej, no nie? Więc tak naprawdę to jest takie chodzące warzywo, no nie? Naprawdę. Dlatego no mówię. Działaj. Działaj z dziewicami. Szukaj, a znajdziesz. A na inne, mówię, ja to zawsze mówię tak, szlaufy są do zabawy, a takie normalne laski, dziewice, to są laski na stałą relację. I tego ci życzę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.